Dzień dobry, pan Galiński. Dzień dobry panu, witam pana. Dostaliśmy doniesienie o łamaniu przez pana zakazu wejścia do lasu. A to z poprzedniego roku nagrania. Czyli to było w zeszłym roku. Jest pan pewien, że nie łamie pan przepisów? Nie, no przepisów nigdy nie łamiemy. Wie pan, widzowie może się zasugerowali. To były nagrania z zeszłego roku. No panie Galiński, my mamy pana na oku. Niech pan będzie tego świadomy. I dziękujemy widzom. No dziękuję, będę się kontaktował, jak tylko coś zauważę. Chodź, dobry pies. Tu grab, tu grab. Jak nie słyszysz? Mega zbiór. Brzoza, brzoza, jaka prędkość wiatru? Duża. Trzy? Wystartował leniuś. Wow. Tak. Widzicie, tylko myśliwych brakło w lesie, już sarny się panoszą. Mieliśmy dzisiaj zrobić, witam was bardzo serdecznie, mieliśmy dzisiaj zrobić test dystansu. Mam tutaj całą ekipę Straży Leśnej, która jest już przeszkolona do komunikacji, ale niestety za bardzo wieje. Więc dzisiaj zrobimy nową cechę, która jest bardzo ciekawa i omówimy ją, a mianowicie fail safe. Fail safe to jest zachowanie drona podczas utraty sygnału i kontaktu z kontrolerem. I w tej chwili mamy taką sytuację, już wam pokażę. Ustawimy sobie przede wszystkim safety na RTH bardzo niskie, typu 30 metrów, bo jest wietrznie, mniej więcej 30 metrów. Tak, i teraz zobaczmy jedną rzecz, a mianowicie gdzie tutaj mamy Advanced Safety Settings i tutaj mamy Return Home, Descent i Hover. Spróbujmy w takim razie ustawić nasz Return Home w ten sposób. Tutaj mamy Descent, czyli obniży się, lub Hover. Jedziemy. W tej chwili zrobimy taką sytuację, że wyłączymy kontroler. Kontroler jest wyłączony. Patrzę na drona, jak on się zachowuje w tej chwili. Jeszcze jest w zawisie. Cały czas go mamy w zawisie. Zaczyna się podnosić. Podnosi się na wysokość około 30 metrów. Faktycznie i zaczyna do nas wracać. Tak, włączę w takim razie kontroler, żeby odzyskać sygnał i odzyskać z nim połączenie. W tej chwili mamy już połączenie. Odwołałem tą sytuację. Wracamy. Jesteśmy na skraju zagajnika. Straż Leśna ma dużo bardzo pracy teraz. Więc my jesteśmy na skraju zagajnika. I druga sytuacja jest taka, słuchajcie, drugi scenariusz jest taki, że chcemy tylko, żeby dron nie wrócił nam do punktu startowego, ale żeby ten dron zawisnął w takiej pozycji, jak jest. Kiedy mamy taką sytuację? Powiedzmy, chcemy na przykład zrobić nagrania pod drzewami albo pod konstrukcjami. I w tym momencie wcale nie chcemy tego, żeby dron podniósł się i zaczął wracać do domu. Dobrze, przestawmy w takim razie te ustawienia Safety, Advanced Settings i mamy tutaj sytuację, scenariusz, który się nazywa Hover. Ok, i teraz wyłączam. Wyłączam kontroler. Jest utrata sygnału i właściwie nic się nie dzieje. Ten dron cały czas zawisa w tym jednym miejscu. Za chwilę przejdziemy do trzeciego scenariusza. Włączę w takim razie kontroler. Kontroler jest włączony. Mamy cały czas połączenie z dronem również. W takim razie zobaczmy jeszcze, ekran się nagrywa w porządku. Ostatnia opcja, jaką mamy, to descent. Descent, czyli obniż i wyląduj zapewnie. Spróbujemy w takim razie faktycznie wyłączyć kontroler. I ten ostatni scenariusz, sprawdźmy jeszcze, czy jest. Jest, tak.
Kontroler wyłączony. Czekamy chwilę, sprawdzam jak to wygląda, czy on w tym momencie się obniża. Dron zaczyna się obniżać. Bada zapewne powierzchnię potrzebną do lądowania. Właściwie ta komenda tutaj nie powinna się nazywać descent, tylko landing, bo on nam w tym momencie wylądował. Dobrze, odzyskamy z nim połączenie i to będzie tyle. Co wam chcę powiedzieć? Warto sobie przećwiczyć te scenariusze z tego względu, że możemy mieć taką sytuację, że będziemy mieli na przykład zlecenie pod wiatą, czy w takich miejscach, że będzie tunel pomiędzy drzewami, czy pod drzewami i wtedy nie jest to pożądane, żeby nam nie wracał do domu. To jest tyle na tą chwilę. Nie naruszamy tutaj żadnych przepisów, mam nadzieję. Jesteśmy tuż przy domu. Wyszliśmy z psem w pierwszej potrzebie i dzielę się z wami tymi doświadczeniami. Próby dzisiaj niestety nie zrobimy od dystansu, ale zrobimy w kolejnych dniach, jak tylko pogoda pozwoli. Jako że dach i miejsce przy domu, mamy dużo miejsca przy domu, które pozwala nam na to, żeby nie tylko wyprowadzić psa, ale i polatać bezpośrednio z obrębu naszej działki. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, trzymajcie się, trzymam również kciuki za wszystkich widzów. Do zobaczenia w kolejnych epizodach już niedługo. Cześć!